Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, zajmiemy się przykazaniem ósmym. Ósme przykazanie z drugiej księgi Mojżeszowej mówi nam w tak prostych słowach: Nie, kradnij. A więc chodzi o to, że kradzież jest przykazaniem, za które można również ponieść śmierć. Ale zobaczymy, w jakich okolicznościach to jest możliwe. Za niektóre kradzieże są zupełnie inne kary, w Piśmie Świętym opisane i również. Za kradzież są również takie kary, które dotyczą kary ostatecznej, czyli śmierci. I będziemy właśnie o tym mówić. Jeśli chodzi o słowo Boże, ono pokazuje, że prawo musi by tak ustawić to przykazanie niekradnij, że kradzież staje się nieopłacalna. I dopiero wtedy, kiedy kradzież staje się nieopłacalna, ludzie mogą przestać kraść. Nie my tu o wszystkich ludziach, oczywiście, chociaż powiem szczerze, że, że są różne rodzaje kradzieży. Niekoniecznie kradzieże takie, które policzamy, albo licz... są policzalne, przepraszam, w postaci jakichś takich materialnych wymiar... wy... wymiaru tego materialnego, ale na przykład kraść czas. Czyliście o tym? Można kraść czas? Można, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Są różne rzeczy, które również możemy w ten sposób czynić. Dlatego słowo kradzież jest tutaj opisane w Piśmie Świętym bardzo szeroko i my dzisiaj będziemy troszeczkę się temu przyglądać. Ale ogólnie całe prawo, tak zwane dyscyplinarne, karne w Piśmie Świętym, ono idzie w kierunku kradzież jest nieopłacalna ze względów materialnych i konsekwencji materialnych, jak i ze względu duchowych i konsekwencji duchowych. Jest to absolutnie nieopłacalne. W związku z tym są mówi nie kradnij. Pismo święte mówi, zobaczcie, w jaki sposób jest to pięknie uregulowane. Na przykład w tej samej księdze w tym drugim rozdziale, pierwszym wierszu jest napisane tak. Jeśli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda pięć wołów za wołu, a cztery owce za owce. Kochani. Czy to jest opłacalne? Jeśli ukradnie się jedną owcę i musi oddać cztery, jest to opłacalne? No nie. Ale już od wołu zaczynał się złodziej większego formatu i już tu nie oddawał czterokrotnie, tylko oddawał pięciokrotnie. A więc jeszcze bardziej było to nieopłacalne. A więc zobaczcie, jak w piękny sposób Bóg reguluje te sprawy. Już jest nie warto tego robić. Następna sprawa. Jeśli złodziej przy włamaniu zostaje złapany i pobity, tak że umrze, to nie, nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Masz prawo bronić swojego majątku i masz prawo bronić swojego miru domowego, bo wszystko, co w domu jest, może podlegać kradzieży. Zarówno majątek ruchomy, tak zwanym martwy, bo rzeczy są martwe ale może być też majątek ruchomy, żywy. Na przykład dzieci, żona, córki, synowie. To też podlegało kradzieży. A więc masz prawo bronić swojego domu, swojej majątności i swoich dzieci, i swojej żony, swego ojca i matki, i gościa, który również zamieszkał w twoim domu. W taki sposób czasami bywało, jak chciano na przykład napaść i ukraść, no wiem, nie wiedzieli co robią, dwóch aniołów u Lot'a, to Lot chciał tak wyrazić to, to swoją boleść i troskę o swoich gości, że mówi, dam wam córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, ale nie dam wam tych moich gości. Oczywiście on tylko pokazywał, jak wielki jest ból w jego sercu, nigdy by nie oddał swoich córek. A więc to jest takie bardzo ważne, takie wacie, przerysowanie semickie, że, czy w ogóle ze wschodu, że pewne rzeczy się wyolbrzymia, taka hiperbola, żeby pokazać, jak bardzo nam zależy na danej sprawie. Ale to są idiomy takie, na przykład, aż mi włosy stanęły na głowie. Co to znaczy? Zastanęły ci się, włosy na głowie? No nie, świadczy o tym, że to jest taki właśnie obraz tego, że przestraszyłeś się. A jak ktoś mówi, kochani, że jesteś jak piąte koło u wozu, to rzeczywiście leżysz w bagażniku? Zwinięty w kłębek jak koło? No nie, chodzi o to, że jesteś niepotrzebny, nikt się tobą nie interesuje, dopóki ludzie nie mają korzyści albo szczególnej potrzeby, żeby... Się wesprzeć na Tobie. Prawda? Wtedy się mówi, o, jestem jak piątek koło wozu, jak karetka pogotowia, jak coś się dzieje, to dzwonić. Więc nie możemy w ten sposób, czasami ludzie czytają Pismo Święte i mówią, jak mógł ten lot swoje córki dać. Nie, on nie miał zamiaru ich dać. To była taka Hiperbola, która mówi o taki idiom, który miał przekazać w taki sposób, jak bardzo mu zależy na jego gościach. Ale zobaczcie, ale jeśli się to stało po schodzie słońca, Pozostaje wina przelania krwi. Nie można było zabić złodzieja, kiedy było słońce, kiedy był dzień. Dlatego, że rozpoznając go, mogłeś dochodzić swojego prawa na drodze sądowej. Słuszne? Cudowne, Boże, osobowo jest wspaniałe. Skoro widzisz złodzieja, że kradnie, nie musisz tego robić, żeby go jakoś krzywdemu zrobić. Wystarczy, że wejdziesz na drogę prawną, i bardzo szybko tam. Regulowano takie sprawy. Ale jeśli byłoby to po wschodzie słońca, rozpoznałeś złodzieja i on tylko krat, a nie napadał, czy nie próbował jakichś innych rzeczy, abyś poniósł szkodę. Powstaje niestety wina przelania krwi. Nie wolno tego zrobić. To było bardzo ważne, bo czasami ktoś mógłby się zabłądzić albo chciał pożyczyć, albo jakimś innym przypadkiem, no i ktoś go za to w głowę strzelił na przykład i go, i go ukatrupił, nie? No nie może być taka sytuacja. No ale w nocy coś ty tam robił? Kto kogo w nocy o 12, pierwszej, drugiej, trzeciej odwiedza, pytam? Nawet gdyby któraś z was nawet po pomoc przyszła i zapukała o 3:00 w nocy w nasze drzwi, to ja bym się wystraszył, prawda? To nie jest pora na odwiedziny. A tym bardziej złodzieja. Następna rzecz. Złodziej powinien dać odszkodowanie. Jeżeli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany. Gdzie został sprzedany? Tam, gdzie używano go do pracy. Złodziej musiał odpracować to, co był winien. Wychowawcze? Pamiętam kiedyś mojego przyjaciela. Wiecie, pisaliśmy kiedyś tak towarzystwo przyjaźni polsko-radzieckiej, bo ludzie pisali tam do Rosji, wyjeżdżali na wymiany, do Kuby ktoś tam pisał. No i mój kolega pojechał do Kuby. Na Kubę, przepraszam, nie do Kuby. Nie wiem, czy on miał Kuba na imię, ale pojechał na Kubę. I wyobraźcie sobie, idziesz z tym swoim kolegą i na chodniku leży zegarek. Tak, to Polak. Znalezione, nie kradzione. A ten go ciach, zak, fraki. Chłopie, nie ruszaj tego zegarka. Dlaczego? Bo jak cię dorwą i pomyślą, że powiedzą, że ukradłeś, a ten, ten co zgubił, powie, że, że mu ktoś ukradł, i zobaczą ten zegarek u ciebie, na 15 lat pójdziesz z maczetą, aż ci będzie wyrywała stawy w ramionach, będziesz pracował na polu trzciny cukrowej. Nie warty jest zegarek czegoś takiego, takiego ryzyka. I oni ominęli ten zegarek. I poszli dalej. Dlaczego? Bo to było nieopłacalne. I prawo musi tak zawsze być ułożone, jak już powiedziałem wcześniej, żeby to było nieopłacalne. Jeżeli w jego posiadaniu, mój Sobor, znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie Czyli nie sprzedał, nie zarobił, ale został złapany na gorącym uczynku i musi teraz oddać wołu za wołu, czyli dwa woły, owce za owce, czyli dwie owce. Niesamowita rzecz. Znów jest to rzecz nieopłacalna. <laughs> Oczywiście ludzie mają niesamowite pomysły, prawda? Nie kupił dla swojego zwierzątka jakiegoś jedzenia, więc udaje, że nic nie widzi, a to zwierzątko tam gdzieś popycha na działkę sąsiada, nie? Fajna kończyna i tak dalej i tak dalej. Co mówi słowo Boże? Jeśli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pażyło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swojego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winicy. Opłacalne? Również nieopłacalne. Wszystko, co najlepsze, musi oddać. Przychodzi właściciel wypasionego pola, z zjedzonej, oborwanej winicy i mówi, dasz mi to, dasz mi to, dasz mi to, dasz mi to i on nie może tego odmówić. Tylko musi to odszkodowanie wejść w tą masę, która jest do podziału. Niesamowite, prawda? Ale też nieopłacalne. <śmiech> <śmiech> Oczywiście są ludzie, którzy... Jest napisane, wybuchnie ogień, obejmie ciernie, potem spali stół, albo zboże na pniu, albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, kto wzniecił ogień. Proste? Proste. Zanim rozpali ktoś ogień, to się pięć razy zastanowi, czy może to rozpalić. A jak już rozpali, to będzie dbał o to, żeby ogień się nie rozniósł. Bo to jest straszne. Nie przyjdzie pan z mandatem, spłonęła stodoła za 100 tysięcy, za 200 tysięcy, a dostał mandat 5 tysięcy, czy 500 zł. A co to drobi dla... Tego, kto stracił majątek, nic nie robi. Dlatego Pismo Święte mówi wyraźnie tutaj, że uczono odpowiedzialności w ten sposób. W ten sposób dzieci, rodzice, wszyscy pilnowali tego, aby do czegoś takiego nie doszło. Mamy też coś takiego jak powierzenie komuś czegoś na przechowanie. I tam jest napisane tak, jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swoją pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukracione z domu tego człowieka i złodziej zostaje wykryty, to odda w dwójnasób. O, to fajne, nawet bym chciał. Macie pewnie w banku jakieś pieniądze, co? I gdyby nam złodziej wszedł na konto i ukradł nam pieniądze, to ile bank musi oddać nam? Podwójnie, że nie zabezpieczył naszego dobra. Ha, dbaliby o zabezpieczenia czy nie? No, dbaliby. Oczywiście, że tak. Jeśli za złodziej nie zostanie wykryty, stawi się Pan, się pan domu przed Bogiem, by stwierdzić, że nie wyciągnął ręki swej po własność bliźniego swego. Jeśli nie ma winy, nie ma dowodu, musi wystarczyć przysięga. Na Boga, oczywiście. W każdej sprawie o sprzeniewierzenie czy to wołu, czy osła, czy jagnięcia, czy szaty, czy jakiejkolwiek zguby o której ktoś powie, że to jest Jego własność, powinni obaj dany przypadek przedłożyć Bogu, kogo Bóg uzna winnym. Ten odda bliźniemu swemu podwójnie. I to jest właśnie prawa tego typu. Znalazłeś, ale nie oddałeś. Bo czasami tak ludzie mówią, nie? Ale ja nie ukradłem, ja znalazłem. Znalazłeś? To dlaczego nie oddałeś? Dlaczego nie zgłosiłeś? Dlaczego nie powiedziałeś, że znalazłeś? To jest pewien problem. Kiedyś pamiętam, a nieważne. Chciałem dać przykład. Jeśli ktoś da swojemu bliźniemu do pilnowania osu albo wołu albo owca albo inne bydle, a ono pasie lub zostanie okaleczone, padnie, przepraszam. Lub uprowadzone, a nikt nie widział, to przysięga przed Panem rozstrzygnie między obydwoma czy powiernik nie wyciągnął ręki swojej po własność bliźniego swego, wtedy właściciel to uzna, a tamten odszkodowania nie daje. A więc to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że my często jako ludzie powierzamy ludziom różne rzeczy na przykład. I to jest pokazane bardzo pięknie. Jeśli jest dowód na to, że zostało rozszarpane przez jakiegoś dzikiego zwierza, no to nikt z nas nie ma na to wpływu. Ale jeśli ktoś na przykład pożyczył od nas auto, powiedzmy, ale kluczyków nie wyjął ze stacyjki i stał na, na chodniku i gadał i mu auto ukradli, to co? Kto tu jest winny? Ten, co ukradł, czy ten, co kluczyki do stacyjki zostawił? No właśnie, i wtedy niestety musi oddać również odszkodowanie za to, że nie dopilnował pożyczonego mienia. Fajne to jest, mi się to bardzo podoba. Te prawa są doskonałe, jak czytam to po prostu mówię, ludzie i odpowiedzialności, pokazuje, że przestępstwo jest nieopłacalne, jak kradzież na przykład jest nieopłacalna. A jeśli mu to, to co mu, to nie, co pożyczyliśmy, nam skradziono, to damy właścicielowi pełne odszkodowanie. No tak ma być. Przychodzi ktoś, mi pożyczyłem wiertarkę, ale zostawiłem na chwilę i my ukradli, proszę wybacz. Wybacz? To co ja, jak teraz pójdę do ściany i będę chciał otwór wywiercić, kołek nabić i hak wkręcić, to powiem, wybacz, otwór, otwór, otworzę, weź się zrób, tak? Nie. Wziąłeś wiertarkę, ukradłeś ci wiertarkę, oddaj wiertarkę. Nie obchodzimy, czy była stara, czy nowa, pożyczyłeś oddaj. Piękne, prawda? Jeśli na przykład coś mamy na to dowody, że nam to skradziono, to wtedy nie. Jeśli ktoś wynajmie bydle od swego bliźniego, a ono okaleczeje lub padnie, a właściciela przy tym nie było, to tamten daje pełne odszkodowanie. Czyli to jest na przykład pożyczyłeś konia, pożyczyłeś rower. Pożyczyłeś coś, zepsułeś, masz prawo to naprawić. Niestety, z przykrością stwierdzam, że <grych> nieraz pożyczano ode mnie wiele rzeczy i niestety nie wracało to w takim stanie, w jakim powinno być. A kiedy próbowałem to użyć, to okazało się, że to już jest tylko złomem, ale nikt oczywiście o to nie powiedział, tylko grzecznie oddał: Dziękuję, wszystko fajnie i tak dalej. Zaszałeś takie sytuacje. Nie wiem, czy Wam. Nie narzekam oczywiście, nie narzekam, tylko po prostu stwierdzam fakty. Ale jeśli ktoś się wynają i, i ten sprzęt się zepsuje, to to wchodzi w zapłatę, więc my nie będziemy dawać odszkodowania za to, że ściana nasza była za twarda. Prawda? Rozumiemy. To wtedy już jest Twoja sprawa. Jesteś wynajęty, Twój sprzęt, rób co uważasz. I teraz dochodzimy do jednego przestępstwa, które bardzo znane jest i słyszane. Wiemy, że kradną dzieci, szczególnie na Ukrainie, kobiety. Wiemy też z różnych mediów, że zajmują się tam specjalne mafie, które handlowują ludźmi. Niby do pracy, ludzie trafiają w różne, albo do obozów pracy trafiają, albo co daj Boże, do niestety piekła. Piekło, piekła kobiet, tak? To jest dopiero piekło kobiet. Te nasze panie, które tam wykrzykują piekło kobiet, to one jeszcze piekła kobiet nie widziałem. Więc to jest bardzo ważne. I ktoś kiedyś powiedział, gdzieś to wyczytałem, jakiś dziennikarz napisał, że nawet jeśli chodzi o Bałkany i potem jest ta niby, trasa, to podobnież ponad 8 tysięcy kobiet potrafi rocznie gdzieś zginąć bez śladu. Oczywiście ja nie mam na to żadnych dowodów, bo gdybym miał jakieś dowody na to, to bym to od razu zgłosił, gdzie trzeba. Ale po prostu tylko mogę powiedzieć, słyszałem, czytałem. Jest to poważna rzecz. Dlatego kto porwie człowieka, Pismo Święte mówi, to czy go sprzedał, czy te znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Tak jest. Tak to jest. Jeśli człowieka ktoś kradnie, człowiekiem ktoś handluje, człowieka ktoś przemyca w tym znaczeniu, aby go potem do piekła posłać, czy to będzie obóz koncentracyjny w postaci obozu pracy, czy to będzie cokolwiek innego, to takiemu człowiekowi... Należy się śmierć. Dlaczego? Dlatego, że to piekło, które potem niektórzy osoby tam przeżywają. Powiem Wam szczerze, śmierć tutaj to jest akurat bardzo humanitarne rozwiązanie. Tam dopiero jest piekło. Pismo święte mówi, nie będziecie kradli, nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Piękna sprawa. Zobaczcie, trzy rzeczy też związane z kradzieżą. Pierwsza sprawa to jest właśnie, nie będziemy się zapierali, czyli oszukiwali, kłamali jeden, drugiego w takich sprawach właśnie, o których mówiliśmy. Pamiętam sytuację bardzo często tak. Było. Pożycz, jutro ci oddam. I głupiutki uwierzył, nie? No i czasami są takie rzeczy. Zwróćcie też uwagę i tutaj, nie będziesz. Miał w swojej torbie dwojakich odważników. To się zdarzało. Większego i mniejszego nie będziesz miał u siebie w domu dwojakiej Efy, większej i mniejszej. <laughs> w czasach słusznie winionych, nie wiem czy pamiętam, nie, no, by to nie pamiętać, czasy za młodzi jesteśmy, zawsze dumałem w ten sposób, jak ta kobieta w tym rzeźniczym, rzucając to mięso na wagę, e, zaraz rzucała ją, pakowała w papier, jak ona to zabarta waga, tylko była cyk, cyk, a ona też wiedziała ile tam jest. Nie? To było ciekawe. A potem po całym dniu oczywiście e, handlu, siaty takie ze, ze sklepu i nosiły dopiero gdzieś tam i handlowały tym mięsem, prawda? Zawsze się dziwiłem, jak to jest możliwe, że ona od razu wiedziała, ile to mięso waży, prawda? A więc są różne takie ciekawe historie, które miały miejsce i właśnie to jest ta to, to y, kradzież na wadze. Nie? Może tak się zdarzyć? No, oczywiście, że tak. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny, będziesz miał FM o pełnej zawartości, rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pamiętać te wszystkie butelki z wypukłymi dnami, nie? Myślę, że masz pełną butelkę, tam mnóstwo powietrza. Te kartonniki takie podrobione, tu ma, trzyma format, tu gdzieś zwężony. Oszukuje się ludzi na, na wizualizacji, że patrzą, o, fajnie wszystko gra, a to wcale nie gra. To jest ten wielki problem. Dobrze, że jest taka standaryzacja i tak, ale mimo to i tak oszukują. Albo na przykład promocja, ale wyjmą dwa herbatniki mniej, jest w paczce, prawda? Albo na przykład jeszcze jest inaczej, bo bierzesz towar z półki, on na półce kosztuje zupełnie inaczej, a przy kasie też inaczej, prawda? Spotkaliście się z tym? No oczywiście że się spotkałem, wiele razy się spotkałem. To jest to, co Pismo Święte mówi, że można na wadze, na cenie, na kombinacji oszukiwać, a czy można w znaczeniu takim, jeśli chodzi o umiejętności tych oszustów, ale nie można, jeśli chodzi o prawo Boże, prawda? Nie można, jeśli chodzi o prawo Boże. I dalej Słowo Boże mój, zobaczcie, będziesz, abyś żył długo na ziemi, którą... Daje ci Pan Bóg Twój, gdyż obrzydliwością dla Pana Boga Twego jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. To jest właśnie to. Pan Bóg mówi, ja się tego brzydzę. A potem taki człowiek idzie do świątyni, składa tam ofiary, udaje religijnego pobożnica, nie? Znacie takie przysłowie, nie wiem, czy wiecie ksiądz to jest tylko księdzem przy ołtarzu, a potem jest zupełnie zwykłym człowiekiem, czyli złodziejem, katarzem, kłamcą i tak dalej i cudzołożnikiem, tak? Czyli my jak idziemy na przykład do kościoła, to tam jesteśmy święci bo jak już wychodzimy, to mamy prawo życia, chcemy, tak? Czyli jak jesteśmy do zboru, to wszyscy jesteśmy święci, wspaniali, bo teraz jest zgromadzenie, a potem wychodzimy i żyjemy co? tym życiem. Czy to jest możliwe? No bzdura zupełna, to Pan już nazywał obłudą. My tak nie żyjemy. My jesteśmy jako uczniowie Pana, tu tacy, w domu tacy, w pracy tacy, na ulicy tacy, wszędzie tacy, sami. Chcemy być Bożymi ludźmi, aby nasze życie stało się świadectwem, zawsze, w każdych okolicznościach naszego życia. Nie dzielimy ży życia naszego na zborowe i poza zborowe. Na świadectwo w zborze i poza zborem już się świadectwo nasze nie liczy. Tak nie jest. Tak niestety nie powinno być. Następna rzecz pożyczki. Już nie mówię tutaj o lichwach i tak dalej, bo to akatnie nasza działka. To są inni tacy, wiecie, fryzjerzy, którzy golą ludzi na różne sposoby, wykorzystując różne trudne ich sytuacje życiowe. Tego się nie będziemy oczywiście łapać, bo to nie my. Ale pismo święte mówi, że są inne formy. Na bezbożny pożycza i nie oddaje. Ciekawa rzecz, prawda? Czyli jest forma grabienia kogoś poprzez pożyczenie, wykorzystując oczywiście słowo, które mówi, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Jeśli pominiemy kontekst, a są tacy oszuści, że pomijają kontekst, no to oczywiście idą i to robią. Ale jeśli zastosujesz kontekst, nie zrobią tego, bo tam chodzi o coś innego. Tam chodzi o konkretną potrzebę, którą ty możesz zaspokoić poprzez pomoc tej drugiej osobie. Ale to są różne sytuacje. Nie będę o tym mówił, bo to jest zupełnie inna sprawa. Pismo Święte mówi nie na darmo. Bezbożny co robi? Pożycza. Z jakim zamiarem? Że i tak nie odda. Pamiętam kiedyś człowieka, który przyszedł do mnie i powiedział pożycz mi 100 złotych. Tak, tak, on był chrześcijaninem. Pożycz mi 100 złotych. A my, ale po co mam ci pożyczać 100 złotych? Przecież tak nie oddasz. Uśmiechnął się. No dobra, to daj. Ty masz. Wolał ci dać, żebym potem nie liczył na to, że mi oddasz. Ach, zadowolony. Poleciał, bo tam do kosiarki mu brakowało. Widzicie, to są takie poważne problemy, że są ludzie, którzy nic z tego, nic sobie nie robią, dlatego, że oni się tak nauczyli żyć. Że tak można żyć. Znam ludzi, którzy żyją tylko dzięki pożyczkom. Od tego to, od tego tamto, od tego to, i całe życie są na pożyczkach, i w ten sposób tego. Dlatego szybko tracą przyjaciół. Bo jest napisane, powiedziane w przysłowie, pożycz pieniądze, a stracisz przyjaciela. Nie, nie, nie stracisz wdzięcznego, tylko stracisz przyjaciela. Zachariasz mówi, zobaczcie, w 5.3, mówi tak. Że zwój, który spada na kraj, to jest to klątwa, która spada na cały kraj, dlatego, że każdy złodziej według niej będzie potępiony i każdy krzywoprzysiębca według niej będzie również potępiony. Oddam, jak Boga kocham. sięganie na Boga. I czasami jest taka sytuacja. Widziałem to. Widziałem kiedyś na dworcu dwóch takich panów, nazywamy ich, no nie wiem, na różne sposoby może pozdolnymi, może w inny sposób, i dyskutują ze sobą. Daj mi kasę, kupię wino. Tamten mówi, nie, bo weźmiesz kasę i, dasz, i uciekniesz. Jak Boga kocham, nie ucieknę. O nie, Boga kocham. Zrób inaczej, przysięgi na życie swojej matki i na życie swoich dzieci, a nie na życie swojej matki i na życie swoich dzieci nie przysięgnę. Dlaczego? Bo bał się, że ściągnie na swoje, swoją matkę i swoje dzieci, ściągnie klątwę. Widzę kochani, to jest ten problem. A Pismo Święte mówi, że właśnie niestety ten, kto jest krzywą będzie potępiony. To też forma kradzieży. Wyłudzenie się to nazywa. Wyłudzenie. Pożyczenie z zamiarem nieoddania. Zaprawdę, zaprawdę właśnie no, 101 Jana zobaczcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. O ludzie, coś niesamowitego, ale dotyczy czegoś innego. Kochani, zło, z, zbawienie jest darem łaski Bożej, za które dlatego dla nas jest darem, bo ktoś za nie zapłacił. I zapłacił Pan Jezus Chrystus. Jeśli my chcemy być zbawieni, w inny sposób, to jesteśmy złodziejami. Bo próbujemy ukraść coś, za co nie zostało zapłacona, Albo nie zostało zapłacone w pełni. To dziedzin jest niesamowite. Jeśli nie przyjmuje zbawienia z łaski, które daje nam 100% okupu Pana Jezusa Chrystusa, tylko mówi, że Ty musisz do tego dopłacić, wytrwając do końca, to Ty jesteś złodziejem. Złodziejem zbawienia, ponieważ to zbawienie nie jest w pełni zapłacone, bo Ty musisz dopłacić. Jeszcze inna rzecz jest. Jest napisane, że można kraść coś zupełnie innego ludziom zbawienie. W jaki sposób? Oszukiwać ludzi pod pozorem Boga, prowadzić ich na manowce przy różnych narzędzi manipulacyjnych. I niestety bardzo często w tym dzisiejszym świecie widać, że tak właśnie jest. To są z reguły tak zwane wodzowskie społeczności. Na czele stoi guru i zarazem wyciskać soków z tych ludzi, a najlepiej soków z portwela To jest pewien problem, dlatego Pismo Święte mówi, że oni te, tych ludzi kradli Bogu, po co? Aby zażynać, krasi, wytracać, tak? Tak pan określił diabła i tych, którzy mają ten diabelski charakter, którzy uważają, że z pobożności można czerpać zyski. To są właśnie ci ludzie. Złodzieje zbawienia i złodzieje ludzi. Aby oni tego zbawienia nie doświadczyli, dają im coś w zamian, jakąś namiastkę, ułudę, kłamstwo itd., wmawiając z tym ludziom, że mają jakieś niesamowite moce, którymi dysponują szarlatani chrześcijańscy po prostu. To są szarlatani, szamani. Nic więcej. Ale niestety w ten sposób kradną ludziom duszę, kradną zbawienie i kradną Bogu dla Ewangelii ich samych. No cóż, niestety czasami tak bywa. Jan mówi dalej o 12 rodzione w tym wiersze, o takim człowieku, a to, że nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, mając sakiewkę, sprzed wiedział to, co wkładano. I tu mamy wszystkie organizacje charytatywne. Mam na myśli nieuczciwe, tylko nieuczciwe wszystkie, które pod pozorem dobroczynności nabijają sobie w kasę. Judasz też zbierał pieniądze na cudowną misję Pana Jezusa. No dużo nie brał, tylko 10%. Bo ten olejek, który został potłuczony, to 300 denarów. A on, czyli srebrnych monet, a on właśnie sobie. 30 srebrników zarobił. Czyli je procent? No dokładnie 10. Czyli widzicie kochani, zbierał tylko po to, aby móc przeniewierzać to, co jest tam wkładano. I to jest, jak powiedziałem, mowa o wszystkich nieuczciwych organizacjach charytatywnych, które na nieszczęściach ludzkich robią kasę. Pewien człowiek, który zbierał pieniądze na Powodzian, ale nie teraz, tylko ileś tam lat temu. Powiedział kiedyś do drugiego człowieka, teraz. To ja mam tyle pieniędzy, że go kupić, co chcę. Tak, on zbierał dla tych nieszczęśliwych ludzi. Oni mieszkali potem w tych takich barakach, wiecie, dla powodzian i nie wiedzieli o tym, że na ktoś zrobił kokosy. Niestety. Bardzo często jest tak, że naiwnych, pełnych miłości w sercach są takie hieny, nie chcę nazwać cmentarne, ale hieny nieszczęść ludzkich, którzy żerują na tym, aby się dorobić i Pismo Święte o tym mówi. Słuchajcie, Judasz dokładnie taki był. Dziwne, prawda? Efezjan 4,28 Laudycieccy byli bardzo bogaci, tak bogaci, obrzydliwie bogaci, że pismo święte mówi o tym, że mówili, że bogaty jestem, niczego nie potrzebuję. Pan mówi, że duchowo to są żebracy, nędzarze, ślepi i goli. I tam jest tak pięknie napisane, zobaczcie, do wierzących ludzi: to kradnie, niech kraść przestanie. Kiedyś był taki telefon z pracy. Proszę Państwa, dostaliśmy służbową korespondencję w prywatnej sprawie. Okazało się, że ktoś w urzędowych kopertach wysyłał swoje prywatne sprawy. No i to ludzi zainteresowało. Jak to? Koperty z rządowym nadrukiem na prywatne nazwisko adresowane to niemożliwe. Jak to jest możliwe? A jednak można. Pismo Święte mówi, żeby jednak liczyć na żmudną pracę własnych rąk i zdobywać dobra, aby miał mieć czego udzielać potrzebującemu. Pamiętam tylko piękną sytuację człowieka, który miał mnóstwo pieniędzy. Kiedy przyszedł do, do zboru jednego i chciał te pieniądze dać. Powiedział, możecie za to prowadzić misję, gdzie chcecie, nawet w Afryce. To było dużo pieniędzy. I wtedy ten brat zapytał, a skąd ty to masz? A on powiedział, skombinowałem. Co to znaczyło skombinowałem? W języku takim dosadnym tego, co czytamy. Ukradłem. Ale ruszyło go sumienie. I chciał się z Panem Bogiem podzielić. <laughs> Pasera z Pana Boga chciał zrobić. Oczywiście ten brat poszedł w modlitwie do Pana i mówi Panie, co mam robić? Góra pieniędzy przyszła do, do zboru, a Pan mu dał psan pięćdziesiąty. Gdy widzisz złodzieja, brata się z nim, a z cudzołożnikami się zadajesz. Czy Ty bym pragnął, nie powiedziałbym Ci o tym, myślisz? Nie powiedziałbym Ci o tym. Bóg jest samowystarczalny, On nie potrzebuje takich brudnych pieniędzy. Kiedy ten brat mu to zacytował, zawrzał gniewem. No, jak ktoś może nie chcieć pieniędzy, no. Od uczciwego złodzieja. Prawda? Oksymeron. Uczciwy złodziej. Chodzi o to, żebyśmy... Chęci się daje z czegoś, czego się nie jest naszą własnością. Natomiast. To jest bardzo ciekawe, bo mamy też takie sytuacje, że ci potrzebujący, to są tacy właśnie, bardzo często tak się to robi, w takich kręgach, wiecie, już tam bardzo wysoko, to ludzie zakładają fundacje na różne cele, potem mają swoich sponsorów rodzinnych, bo to nepotycznie można powiedzieć, skojarzone towarzystwo, i wtedy te środki tam idą na fundacje, tam ci znów coś mają, tam pomogą komu trzeba, ale ale, ale pomogą też przede wszystkim sobie. To jest właśnie poważny problem. Jeśli chcemy komuś coś dawać, to nie z cudzego, ale ze swojego. Zobaczcie. Pierwszy koledzy 6,10. 60. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bogo, Bożego nie odziedziczą. Widzicie takich? Co, Boże Mój, że jeśli ktoś taki jest, to nie jest to Boże Człowiek, i on nie jest odrodzony, bo gdyby był odrodzony, to by tak nie robił. 1 Piotra 4,15. A niech z was nikt nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Zobaczcie, kochani. Niech nie cierpi jak zabójca. Można kraść cudze życie. Złodziej, czyli taki, kto konkretne materialne rzeczy kradzie. Ten, który złoczy nie innym, ale zobaczcie, następna rzecz wtrąca się do cudzych spraw. Są ludzie, którzy bardzo często przywłaszczają sobie informacje, które dla nich nie należą. To są złodzieje cudzych spraw. I potem bardzo często z tych cudzych spraw oni robią różnego rodzaju, no niestety, strategię swojego życia. Jeden kiedyś z polityków powiedział, jeśli na kogoś nie ma haka, to on się do polityki nigo nie weźmie i do nie on się do polityki nie nadaje. Dzięki Bogu, że my nie jesteśmy w polityce. Ale człowiek wierzący musi tak żyć, aby nie było na niego żadnego haka. To jest bardzo ważne. Dlatego Pismo Święte mówi, nie cierp jako człowiek, który się wcuda do, swój, do cudzych spraw, bo potem niestety coś tą cudzą tajemnicą trzeba zrobić, nie? Zobaczcie, Mateusz również o tym mówi. Powiedz nam, prze to, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. Muszę Wam powiedzieć, że to bardzo często pytanie, które jest mi zadawane, czy płacić podatki, czy nie płacić? Pani Jezus co powiedział? Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. To właśnie chodzi o to, że może byli tacy ludzie, że myśleli sobie w ten sposób. Jak nie zapłacę cesarzowi, to dam na. Ofiarę. I to już mówiliśmy, prawda? Pan Bóg nie jest udziałowcem złodziei. To jest pięknie powiedziane. Co należy się cesarzowi, bo są prawa ludzkie, i co się należy Bogu, bo są prawa boskie. I teraz zwróćcie uwagę na to, że skoro cesarz ma pewien system który, podatkowy, który finansuje jego działalność, jego królestwo, tak, cesarstwo dokładnie, jego urzędników i tak dalej, to znaczy że te pieniądze są potrzebne. Bo musi być policja, bo muszą być żołnierze, strząsy granic, i tak dalej, i tak dalej. Więc te podatki są potrzebne, aby ten, który organizuje to królestwo czy cesarstwo, mógł stworzyć taką sytuację prawną, ale też i obronną, i porządkową, abyśmy my się czuli bezpiecznie. Jest tak czy nie? Weźcie sobie taką sytuację, że dzisiaj nie ma wojska, nie ma policji, milicji na policji. Ja sobie tego nie wyobrażam. A teraz co Bożego Bogu? Widzicie, kochani, wielu z nas nie rozumie też, że, że tak samo i nasze życie Kościoła jest zorganizowane w jakiś sposób, poukładane w jakiś sposób. Też ma pewne zasady i są pewne zasady finansowania. My mamy bardzo proste i niskie podatki. Jakie? Jak, na, jak się nazywa nasz podatek? Nie, nie, nie liniowy. Nie, nie, nie. Jaki nazywa się nasz podatek? Ochotnego dawcę Bóg Miłuje. Dajesz, na ile wiara ci pozwala. Według zasady sie, sieje, skąpo, sie, skąpo zbierasz. Siejesz o obficie, obficie zbierasz. Masz wiarę, doświadczasz tego. Nie masz wiary, nie doświadczasz tego. Chwała Panu za to. A więc kochani, pamiętajmy o tym, że to jest równowaga. Jest Królestwo Boże, Kościoła na przykład w tym przypadku, i królestwo tego świata. Tu i tu są poukładane i również potrzebne środki finansowe. Tam nas przymuszają, a tutaj ochotnego dawcę Bóg miłuje. Widzicie różnicę? Spróbujmy podatków nie płacić. Ktoś powiedział, że tylko dwie rzeczy są pewne w życiu: śmierć i, i podatki. Tak, tak, tak mówią. Również Rzymian mówi tak. Dlatego też i podatki płacicie. Mówi do chrzecia, że płacą podatki, gdyż, gdyż są oni sługami po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, czyli daninę. Komu bojaś, bojaś, a komu, a komu... cześć, cześć. Dokładnie chodzi tu o szacunek, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli umieć to wszystko w ten sposób. Czy można tak zrobić, że na przykład, no oczywiście, że, czy można być oszustem i kraść? Można, ale za to niestety ponosi się konsekwencje. Można przemycać coś przez granicę? Można, ale za to ponosi się konsekwencje. Jeśli nie boisz się władzy, no to się będziesz bał, jeśli będziesz łamał prawo. A szacunek należy się każdemu, i to jest bardzo ważne. Bo można również ludzi okradać z godności i szacunku. To jest też bardzo niedobre. Zobaczcie, szczęśliwy mąż, który, się, który prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Piękna sprawa dla nas, prawda? Nie musimy być nieuczciwymi ludźmi, jesteśmy chrześcijanami, możemy być uczciwymi. No Ale jak to zrobić? Pismo się temu i nie bądź zbyt sprawiedliwy, i nie bądź zbyt grzeszny. No prawda, że tak. Jak mamy. Możliwości płacenia podatków, a mamy, to myślimy w ten sposób. Jeśli, może, jeśli prawo na to pozwala, to jak myślicie? Każdy człowiek myśli, jak nie zapłacić tego podatku w takiej wy wysokości, tylko zawsze myśli, jak zrobić, żeby obniżyć podatki. Dlatego jedna z takich bardzo ważnych rzeczy e, wyborczych to jest niskie i proste podatki. Oczywiście. Proste mogą być wtedy, jak są, bo wtedy mniej, mniej ludzie kombinują, Dlaczego to znaczy nie ludzie, tylko potężne firmy, które oczywiście kombinują to, jak tylko mogą. Prosty człowiek to nawet nie ma gdzie z czego zakamuflować, bo oczywiście, no co no, wszystko ma czarno na białym, prawników nie ma, którzy by się za niego wstawiali. Biuro rachunkowe nie jest w stanie mu pomóc w tym, no bo on przecież biura rachunkowego w większości nie prowadzi, jak prowadzi, to są drobne sumy. Tak, prości ludzie. Oni płacą podatki, dlatego nasz kraj cały to właściwie stoi na prostych ludziach. Bo te wielkie rekiny, one sobie radzą z tym, jak z tymi podatkami działać i tu wykazują jakieś straty, tam zyski, wypływają te pieniądze z naszego kraju na lewo, na prawo. No tak to jest. Dlatego pismo święte mówi w Piśmie Świętym, że prowadź swoje sprawy zgodnie z prawem i to jest ważne. Natomiast to trzeba, trzeba zasadę też, która w Piśmie Świętym jest tak pięknie określona. Bądź roztropny jak wąż, ale bądź uczciwy jak gołąb. I to jest zasada, żebyśmy w ten sposób postępowali, aby zawsze postępować według prawa w mądry sposób. Bo nie ma, nie ma takiej pijawki, która by powiedziała dosyć, prawda? Tylko wszystkie pijawki to piją, piją do oporu, ile się tylko da niestety ktoś powiedział, że no co tu dużo mówić. Mamy bardzo dużo danin i te daniny są niestety bardzo często w naszych podatkach w taki sposób zrobione, że nie wynika to z Pisma Świętego w taki prosty sposób. Dam przykład. Gdyby podatek był liniowy dla wszystkich. Tak jak w Piśmie Świętym było. Pamiętacie co było dziesięcina była, prawda? No, czy warto by wszyscy płacili dziesięcinę? Nie byłoby żadnego problemu. Mówię to oczywiście o podatkach, nie mówię o zboże pańskim, bo to jest przekazanie Starego Testamentu też, ale nie tylko. Dobrowolnie każdy może dawać, ile chce. Więc to jest bardzo ważne, kochani. Wtedy nie ma jak przekamuflować, jak są tysiące rzeczy, cały gąszcz podatkowy, to z reguły te rekiny umieją w tym gąszczu pływać, a płotki, niestety, będą płakać i płacić. Tak to. Wygląda. Więc przepraszam, że nie mam nic wspólnego z panem Mencenem, ale, ale to, hasło mi się podoba, proste i niskie podatki. Szkoda, że nie powiedział liniowy, byłoby fajnie. Fajnie, byłoby wtedy sprawiedliwie, prawda? Bogatszy płaci więcej procentowo, ubogi płaci mniej procentowo. Jeśli nie ma z czego płacić, to nie płaci. A jak Słowo Boże mówi też, no, to jest bardzo ważne, żeby... Właśnie mogła być taka sytuacja, że i kto ściąga więcej podatków albo nadmierne podatki, ten niszczy kraj. I niestety to jest poważny problem. Trzeba tak stwarzać takie mechanizmy, aby podatki były proste, aby były sprawiedliwe i łatwe do oczywiście obliczania. No cóż, nie będę się zajmował tutaj, właśnie, jak to mówią. Tą instytucją, bo nie za to mi płacą. Ale pomysł mam dobry. Obniżyć podatki, daj Boże, do 10%, ale by to było. No, prawda? Tylko nie byłoby z czego pewnie kombinować. No cóż, niech Pan nasz w tym wszystkim pomoże, aby również w tej sprawie nie było kradzieży i nie było okradanych, ale aby wszystko było zgodnie z Bożym prawem. Podsumowując, na koniec powiem tylko jedno zdanie. Patrząc w Boże, prawo, kradzież jest rzeczą nieopłacalną, ponieważ wręcz przeciwnie: kto ma długie ręce, ten niestety prowadzi swoje życie, a nawet życie swojej rodziny, do całkowitej ruiny. Pismo Święte uczy, aby być uczciwym człowiekiem. I chwała Panu za to. Kto jest uczciwy, śpi spokojnie. I za co Panu niech będzie chwała na wieki. Amen. Oczywiście, jeśli chodzi o złodziei czasu, to największym złodziejem czasu to jest telewizja. Czasami komputer, komunikatory, nasze smartfony. My to wiemy, co jesteśmy notorycznie okradani. I trzeba z tym uważać, prawda? Jesteśmy okradani czy nie? No właśnie. To trzeba na tym panować jakoś, bo to oczywiście to, to jest złodziej czasu. A może jakieś pytanie jeszcze jest, proszę bardzo. Taka współczesna forma, prawa autorskie, programy komputerowe, pirackie? Tak jest. Program, absolutnie, to jest kradzież, tak jest. Pirackie programy, absolutnie tak. Uważam, że chrześcijanie powinien dążyć do tego, aby jeśli nie ma jakichś programów... Darmowych, bo jest bardzo dużo programów darmowych, które można wykorzystać, ale jeśli już ktoś wykorzystuje to do jakichś bardziej profesjonalnych rzeczy, to uważam, że no niestety to jest kradzież właściciela tego programu, który go rozprowadza i to jest złodziejstwo oczywiście, tak. I no są takie sytuacje, kiedy z urzędu na przykład się takich piratów ściga. Rzadziej indywidualnie, bardziej firmy na przykład, gdzie jakieś firmy są, to tam... Bardziej jest ta kontrola, natomiast indywidualnie też bardzo wiele ludzi właśnie korzysta z tak zwanych pirackich programów. No ja nie jestem zwolennikiem pirackich programów, bo uważam, że to jest też złodziejstwo, że to jest kradzież. Oczywiście można też kraść coś takiego jak własność intelektualną na przykład, prawda, to muzycy często podrabiają jakieś niektóre kawałki, niektórzy nawet kradną jakieś patenty, inne rzeczy, wiele rzeczy można kraść, które, które, są czyjąś własnością, niekoniecznie materialną, mogą być intelektualną, kulturową, czy jakąś inną, tak. No, no także są, są, takie rzeczy, tak, które niestety ludzie sobie również przywłaszczają. To zaśpiewamy Jakąś pieśń, którą podacie zapewne. Hmm?